Łukasz Radecki Łzy klauna Część pierwsza Patrzę na swoje odbicie w lustrze na drzwiach szafy, rozpinając powoli guziki koszuli. Widzę siwe włosy na klatce piersiowej, wystające spod podkoszulka. Jest ich coraz więcej, ale nie robią na mnie wrażenia. Nigdy nie robiły. Wiek ma swoje prawa, a ja jestem tylko człowiekiem. Nigdy nie robiłem nic, żeby powstrzymać upływ czasu. Nie farbowałem włosów, nie maskowałem zmarszczek, nie świrowałem, kiedy zaczęły mi się robić zakola. Los i tak potraktował mnie łagodnie. Świeje z godnością, nie łysieją w zastraszającym tempie, jak niektórzy z mych znajomych z młodości którzy jeszcze przed trzydziestką uzyskali czoło łagodnie opadające na plecy. Ściągam koszulę i rzucam ją niedbale na oparcie krzesła przy toalecie mojej żony. Wiem, że ją to denerwuje, ale po tylu latach małżeństwa nauczyliśmy się przymykać oczy na nasze przyzwyczajenia i przywary. Nie ma sensu drzeć kotów o każdą bzdurę. Uczyły mnie tego wcześniejsze związki małżeństwa. Doprowadzi tylko do jednego, ucieczki. W którąkolwiek stronę, do znajomych, winne ramiona, w alkohol i używki. Od pierwszej żony uciekałem, gdzie się dało. Wciąż się zastanawiam, po co w ogóle się z nią związałem. Tak, dziecko. Było ważnym powodem, ale czy rzeczywiście musieliśmy rozwiązać to w taki sposób? Jedynym pozytywnym aspektem tamtych czasów jest mój pierwszy syn. Nie ma większych powodów do szczęścia i radości mężczyzny niż potomek płci męskiej. Wiele mówi się o tym, że mężczyźni pragną synów. To jest uwarunkowane genetycznie jakiś atawizm tkwiący w naszym DNA. I wielu zaprzecza temu, twierdząc, że mężczyźni tak mówią, dopóki nie urodzi im się córka, bo to ona jest potem oczkiem w głowie tatusia. Jest to ewidentne pomówienie, rozsiewane przez tych frustratów, którzy syna się nie doczekali i muszą zajmować się rosnącym w domu babincem. Mam dwóch synów i córkę, wiem co mówią. Córka jest oczkiem w mojej głowie, moim najdroższym skarbem, który chciałem zawsze ochronić przed złem tego świata. Ale to synowie zajmują najważniejsze miejsca w moim sercu. To moja najprawdziwsza spuścizna jedyny ślad na ziemi, jaki po mnie pozostanie. Ściągam pod koszulek, wyswobadzając krągły brzuszek, którego dorobiłem się przed trzydziestką za... Sprawą słabości do piwa w dużych ilościach. Był czas, że wierzyłem, że to przez gaz zawarty w niektórych z nich, dlatego przeszedłem na mniej gazowane. Później w ogóle rzuciłem piwo, co w ogóle nie wpłynęło na poprawę mojej figury. Brzuszek został, jaki był, zapewne na skutek nocnego podjadania, albo genów po ojcu, albo na złość. Obojętne. Nim również przestałem się przejmować urazy z kończeniem 30 lat. Tego nauczyłem się w życiu bardzo szybko i pozwoliło mi to uniknąć wielu stresujących sytuacji. Swoje ciało musisz akceptować, nie będziesz mieć innego. Zbyt wielu mam znajomych, którzy zatracili się przez swoje kompleksy albo próbowali na różne sposoby poprawić naturę, czyniąc z siebie jakieś dziwaczne monstra. W najlepszym wypadku sztuczne lalki, których widok może cieszyć tylko ich własną próżność. Zawsze wiedziałem, że nie będę siatkarzem, że jestem dość mocno włosiony, a moją urodę można określić jako oryginalną. Nigdy mi to nie przeszkadzało, tak jak nie przeszkadzał później brzuch. Oczywiście w szkole średniej moje nadmiernie obrośnięte nogi czy klatka piersiowa budziły śmiech w przybieralni przed zajęciami wychowania fizycznego, ale były to przypadki rzadkie i wywołane przez osoby, które wyraźnie miały swoje problemy i deficyty nie pozwalające im odnaleźć się w społeczności. Nie byłem ich ofiarą, bo i nie jestem tym typem. Gdy trzeba, gębę zawsze mogłem dać. Czasem wystarczała tylko tego świadomość. Poza tym, to ja nie narzekałem na powodzenie u dziewczyn. Nie wiem, czym było ono spowodowane, być może tym, że lubiłem słuchać. Mogłem siedzieć i słuchać godzinami, co opowiadają dziewczyny, traktując mnie jak najlepszego przyjaciela. Przynajmniej tak to wtedy wyglądało. Prawda jest taka, że ja najczęściej byłem tak nieśmiały, że nie wiedziałem, co powiedzieć, i czasem nauczyłem się mówić to, co one słyszeć chciały. Wzbudzałem ich zainteresowanie żartem, ale też i jakimiś problemami, które wymyślałem na poczekaniu, żeby dać im poczucie więzi i bliskości, jakiś sekret, którym ja się dzielę. Nie wiem, czy to wtedy nie zacząłem nosić maski. A może wcześniej. Odrzucam pod koszulek, rozpinam pasek i zrzucam spodnie. Moje blade kolana świecą śmiesznie w szklanej tafli lustra. Nigdy nie przepadałem za sportem i opalaniem się. Uważałem to za stratę czasu. Opalając się tak naprawdę, pawimy się tylko we własnej próżności, tracąc minuty i godziny, które możemy spożytkować na coś innego, ażby na czytanie. Niestety, czytając na słońcu zawsze dostawałem podrażnienia spojówek, a chodzenie do solarium uważałem i uważam dalej za skrajną fanaberię. Sport też był tylko tym, czym powinien być w okresie dojrzewania. Rozrywką pozwalającą spędzić czas z przyjaciółmi i kolegami. Dziś stał się jakimś kuriozum. Z kolegami spotyka się na Facebooku i Twitterze, ewentualnie w jakimś pubie, po to żeby... Jak najwięcej wypić, wyjarać i uwalić się jak to tylko możliwe? A sport uprawia się dla jakiejś dziwnej moty. Bieganie, machanie handlami, pływanie. Nie mam nic przeciwko temu, ale nikt mi nie wmówi, że większość tych ludzi robi to dla siebie. Kolejna próba szukania poklasków wśród innych. Pytanie, czy ja się od nich tak bardzo różnię? Sport uprawiałem w szkole średniej z całkiem niezłymi wynikami w lekkoatletyce, a później zapasach. Kondycja jakaś mi została, ale nigdy specjalnie o nią nie dbałem. Wręcz przeciwnie, solidnie ją zaniedbałem, szczególnie w latach, gdy nie stroniłem od alkoholu i narkotyków. Dlatego odeszła ode mnie druga żona, a może to ja ją odepchnąłem. Nie ma to już znaczenia. Ściągam skarpetki, zwijam je i wrzucam pod krzesło, na którym zostawiłem większość odzieży. Następnie pozbywam się bielizny. Widzę siebie w lustrze, siedzącego na łóżku, na którym śpi moja ukochana żona. Ta jedyna, prawdziwa ta, która powinna być ze mną od zawsze. Która będzie na zawsze. Piękna, kochająca i wyrozumiała. A ja? Oto cały ja. W tym lustrze. Nagi błazen bez maski, śmieszny facet w średnim wieku, z kurzymi łapkami wokół oczu i popruszonymi siwizną włosami. Zawsze uważałem, że nie ma nic śmieszniejszego niż goły facet. Nie chodzi o penisa, który jak nie starczy idiotycznie, to smutnie dynda. Nie chodzi też o moszną, która dynda zawsze. W związku z przyrodzeniem nigdy nie miałem kompleksów. Co więcej, był czas, gdy właśnie z tego elementu mojej budowy byłem najbardziej zadowolony. Później przekonałem się, że w gruncie rzeczy nie ma to wielkiego znaczenia, poza kolejnym syceniem własnej pychy. Ale może po prostu nie rozumiem tych, których natura nie obdarzyła solidnym lub chociaż godnym przyrodzeniem. Pamiętam jeszcze, w czasach zapasów w liceum poszliśmy po treningu pod prysznicę, a potem do szatni, gdzie ubierając się, gadaliśmy, jak to gówniarze, o dziewczynach ze szkoły, snując plany podrywów i podbojów seksualnych. Podobała mi się wtedy jakaś dziewczyna, o czym wspomniałem, ale pewien muskularny kolega napiął mięśnie i zarechotał. Zapomnij, Chudzinko. Ona lubi dobrze zbudowanych facetów. Zaśmiałem się razem z nimi i resztę szatni, po czym wstałem i pozwoliłem, żeby mój ręcznik opadł na podłogę. Podparłem się pod boki. I również zarechotałem, stwierdzając, że nie mam na co narzekać. Pomieszczenie wypełniła kolejna fala śmiechu, ale mój umięśniony kolega już się nie śmiał. I nigdy nie zrozumiałem, czemu od tamtej pory zawsze był wobec mnie opryskliwy, a na treningach zapominał, że nie walczymy o medale. No dobra, domyślam się dlaczego, ale nie całkiem to pojmuję. Tak jak dramatu dawnego przyjaciela, który po jednej z popijaw wyznał, że on jeszcze nigdy z żadną dziewczyną, bo się wstydzi, bo ma za mały sprzęt. Co można powiedzieć w takiej chwili, szczególnie gdy wracasz z pubu z szumiącą głową i szczypiącymi oczyma, a w myślach masz tylko poduszkę i kołdrę? Odrzekł, że nie ma się czym przejmować, bo to nie rozmiar, a technika i. Cała resztę tych bzdur, jakie można wybełkotać wraz ze wstającym świtem, gdy mijają nas ludzie spieszący się do pracy i swoich obowiązków, patrząc na nas jak na kompletnych degeneratów. Przyjaciela mój wywód nie uspokoił. Wypił widać więcej niż powinien, narzekał dalej, żaląc się, że on ma naprawdę problem i, i że on nigdy, i że się zabije. Klasyka. Nie wiem czemu, ale spytałem myśląc w kategoriach dramatycznych dla mnie. No, ale stary, czym się przejmujesz? Ile to masz? 10 centymetrów? Ten zatrzymał się jakby rażony gromem i wykrzyknął zszokowany. 10 centymetrów? Ty wiesz ile? To jest 10 centymetrów? Chciałbym. Wróciliśmy do domu w ciszy. To co można było powiedzieć? Śmiech przez łzy, prawda? Nie mogłem pojąć jego dramatu. Wiem, że później stoczył się, zaczął pić, pać. Wreszcie popełnił samobójstwo. Nie wiem, czy zaznał przedtem kobiety. Kładę się do łóżka nagi. Uwielbiam spać nago, kiedy nic mnie nie krąpuje. Wiem, mówiłem, że nie ma nic śmieszniejszego niż nagi mężczyzna. Tak to już natura sprytnie wykombinowała, że kobiety wyglądają tak, że chce się je rozbierać, a faceci, żeby jak najdokładniej ich ubrać. A może to znów jakiś atawizm, kult siły i potęgi? A może to ja mam jakiś problem? Wiem, że mam. Patrzę na moją śpiącą żonę, jak łagodnie oddycha, jak drgają jej powieki. Mam całe mnóstwo problemów, z którymi nie umiem sobie poradzić, bo nauczyłem się niczym nie przejmować. Bo zacząłem nosić maskę przed światem, maskę, która przylgnęła do mnie tak mocno, że tylko teraz w tej chwili, leżąc na w łóżku, czuję się sobą. I nie wiem, czy jestem z tego zadowolony, bo ja też kiedyś zacząłem pić i czpać, tak jak mój przyjaciel, który się stoczył i któremu pomóc nie potrafiłem. Ale ja się nie stoczyłem. Ja zostałem gwiazdą. Osiągnąłem sukces, zdobyłem sławę i bogactwo. Mam wszystko, o czym mogłem marzyć jako dziecko, wszystko, czego pragnąłby mężczyzna. Kładę głowę na poduszce. Jestem bardzo zmęczony, bezustannie. Zamykam oczy, wiedząc, że minął kolejny dzień mojego życia. Kolejny dzień, kiedy nie umarłem. Niestety. Znów się obudziłem. Jest późno, mam tego świadomość, ale i tak jestem niewyspany. Leżę dłuższą chwilę skulony pod kołdrą, z plątaniną myśli w głowie. Nie wiem, czy żałuję, że nie odszedłem we śnie. Nie wiem, czy jestem rozczarowany faktem, że właśnie rozpoczął się kolejny dzień. Kiedyś. Kiedy dzieci były jeszcze małe, zawsze lubiłem im czytać przed snem, a gdy gasiłem światło w ich pokoju, mówiłem właśnie: Jutro będzie piękny dzień. To samo było, gdy wstawał ranek. Zawsze witałem ich tymi samymi słowami. Odsłaniałem rolety, żaluzje, zasłony, cokolwiek wtedy było modne i zamontowane na ich oknie, i mówiłem: Wstawajcie, dziś będzie piękny dzień. Jakby to było zaklęcie, które miało ten dzień uczynić wyjątkowym, szczęśliwym. Może sam się chciałem do tego przekonać, wmówić samemu sobie, że tak w istocie będzie. Przy pierwszym synu szybko przestałem. Po rozwodzie, gdy zamieszkał z matką, było to z oczywistych względów niemożliwe, gdy spędzał dni u mnie, obaj już w to nie wierzyliśmy. Zaklinanie kontynuowałem przy pozostałej dwójce, ale siebie nigdy do tego nie przekonałem. Każdy dzień był w gruncie rzeczy taki sam. Jutro przychodziło i odchodziło. Ja trwałem w tym samym stanie od lat. Próbowałem go zmienić na różne sposoby. O alkoholu już mówiłem, tylko pogarszał sprawę. Fakt: łatwiej mi było zasnąć, ale gdy się budziłem. Prócz zwyczajowego i konkretnego kaca dopadały mnie lęki, które trzymały mnie albo do wieczora, albo do momentu, gdy znów czegoś nie wypiłem, błędne koło, narkotyki podobnie, najpierw euforia, a później jeszcze większa niemoc i bezsilność. Z jednym i z drugim musiałem się rozstać przy pomocy specjalisty. Oczywiście próbowałem też pozbierać się psychicznie za pomocą psychiatry, psychologa, leków wszelkiej maści. Niektóre były niedobre, bo nie pozwalały mi pić. Działały, owszem, działały, ale też krótko. Inne działały tak dobrze, że nie mogłem się później od nich oderwać. Diagnozy też słyszałem różne. Nie mają znaczenia. Jakkolwiek je oceniasz, Musiały być błędne, skoro nikomu nie udało się zmienić mojego stanu. Nie mam potrzeby wstawać. Jestem zmęczony zaraz po przebudzeniu. Nie widzę najmniejszego powodu, który kazałby mi się zlec z łóżka. Jak mówiłem, jestem gwiazdą. Nie muszę podbijać karty w fabryce, stawać się rano w urzędzie, ani pędzić na autobus, by zdążyć do pracy. Nie wiem, czy to coś zmienia, bo czasem, gdy muszę jechać na plan zdjęciowy albo stawić się w studiu telewizji, również nie mam motywacji. Wiem, to praca i tak dalej, ale już tyle razy wykpiłem się rzekomo chorobą, złym samopoczuciem, kacem, czymkolwiek. Pana i gwiazdy, wiadomo. A ja po prostu czuję skrajny lęk przed faktem, że wstaję i znów będzie tak jak zawsze. Że dzień będzie się toczył a ja nie będę potrafił w nim odnaleźć żadnej szczęśliwej chwili. A nawet jeśli takowa się trafi, to natychmiast minie, pozostawiając mnie w poczuciu jeszcze większej straty i beznadziejności. Doprowadza mnie to czasem do błędu, ale nie potrafię nad tymi emocjami zapanować. Bóg mi świadkiem, że próbowałem na różne sposoby. Nieco łatwiej było, kiedy dzieci były małe, kiedy w ogóle były w domu. Zawsze chciałem spędzić z nimi każdą chwilę, jaka pozwalała być mi tutaj, nie gdzieś na planie. Było w tym coś z modelu T.S. Garpa, z niezapomnianej powieści Johna Irvinga. Po prostu cieszyłem się, kiedy mogłem im przygotować śniadanie, spakować kanapki, odwieźć je do szkoły albo po prostu patrzeć, jak wychodzą. Czasem mogłem po prostu tylko na nie patrzeć i... Nie potrzebowałem niczego więcej. Teraz jednak ich już tu nie ma, a ja wiedziałem, że to nastąpi, jeszcze zanim dopadł mnie syndrom opuszczonego gniazda. Może to za sprawą pierwszego syna, którego straciłem zaraz po rozwozie, bo nigdy nie udało mi się zbudować z nim takich więzi jak z pozostałą dwójką. To oczywiste w końcu. Większość dzieciństwa spędził z dala ode mnie, a jednak wciąż bezsprzecznie bolesne. Wywołało to później poczucie winy, że jemu dają mniej niż reszcie, z kolei w drugą stronę łapałem się na tym, że faworyzują go bardziej niż pozostałych. I tak w kółko, tak źle i tak niedobrze. Jeżeli jest coś gorszego dla dziecka niż życie w rodzinie rozbitej, to chyba tylko życie w rodzinie nieszczęśliwej. Dlatego nie mam wyrzutów sumienia. Stało się, jak się stać miało. Byłem gówniarzem. Uważam, że mężczyźni w ogóle nie powinni wiązać się na stałe przed trzydziestką. Jesteśmy idiotami. Naprawdę rozwijamy się dużo wolniej niż kobiety, szczególnie gdy nasze dzieciństwo nie jest usłane różami. Nie chodzi o to, nawet że nieszczęśliwe. Ale po prostu, gdy za szczeniaka nie wyszalejemy się tak jak należy, to potem robimy to przez kolejne 10 lat życia po 20. Na różne sposoby. Grunt, żeby była zabawa, żeby czuć się panem życia i czerpać z niego garściami. I dopiero po 30, czy też w okolicach następuje jakiś dziwny przełom. Kwestia, ile zdążyło się wcześniej żyć, złamać gęb, obić, wstydu, najeść. Można oczywiście sobie tłumaczyć, że wszystko, co było, doprowadziło nas tu, gdzie jesteśmy, a skoro jesteśmy, to jest dobrze, tak być powinno. Nie żałuję tego, co przeżyłem. Żałuję wielu rzeczy, które zrobiłem. Cieszę się z tego, co osiągnąłem. Żałuję, że żyję. Niezmiennie na zmianę. Muszę się podnieść, coś zrobić z tym dniem. Siadam na łóżku, spoglądam na zegarek na stoliku nocnym. Dochodzi trzynasta. Niewiele tego dnia mi zostało. Żony nie ma przy mnie, to wcale to mnie nie dziwi, to, że wstaję wcześniej, wie, że lubię dłużej pospać. Nie wiem, że czasem po prostu inaczej nie umiem, że czasem przespałbym najchętniej całe życie, licząc, że to jakiś okres zimowy, który trzeba przeczekać. Tylko, że ja wiem, że wiosny nie będzie, nigdy jej nie doczekam, bo tak nie istnieje. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.